Cześć moi drodzy, witam wszystkich serdecznie. Chciałem dzisiaj pokazać, czym kończy się regulacja mocy na własną rękę, bez jakichkolwiek urządzeń pomiarowych, takich konkretnych. Gdzie ktoś kręci gdzieś, gdzie tam coś wyczytał, a potem dzieją się różne rzeczy z nadajnikiem. Zobaczcie, to jest taki zwykły radio SSB, President Grant. Zobacz, jak jest ustawiony tutaj sygnał z nadajnika. Zobaczcie. Te prążki tutaj świadczą o tym, że tu mamy harmoniczne już częstotliwości, które no po prostu nie powinny mieć miejsca. Ktoś tutaj kręcił. Tutaj jest główna nośna, którą mamy, a tu są prążki, to jest emisja FM akurat. A tu głównie chodzi o nadajnik. Zobaczcie, jak to wygląda. Jeśli ktoś tutaj sobie pokręci, zobaczcie, wystarczy teraz dobrze dostroić przy pomocy takiego urządzenia pomiarowego. Zobaczcie, moc nam rośnie tutaj, a te prążki boczne, te harmoniczne nam spadają. Zobaczcie. Zobaczcie, minus 60 dB. Minus 60 dBm-ów, a tu mamy 0,80 dBm-a. Zobaczcie, tutaj jest bardzo silny sygnał, czysta nośna, a te prążki są takie malutkie. Można to jeszcze, jak widzę tutaj, chyba jeszcze tutaj obniżyć. O, zobaczcie, jak ładnie. Już tutaj tego sygnału po prostu nikt nie usłyszy na częstotliwości, na przykład 29 150, 26 960. Jeśli ktoś by pracował tutaj na 27555 i miał tak nadajnik wysterowany, to na pewno by go było słychać na 26155. Jak widzicie, czy 156 źle tu jest, to by było słyszalne, bo antena to na pewno wypuści, a podejrzewam, że ten sygnał z anteny, jakby wyszedł, on by był jeszcze mocniejszy. Tutaj używamy tłumika i sztucznego obciążenia, więc mamy to stłumione, a zobaczcie, gdyby była antena, to ten sygnał tutaj, te prążki byłyby takie wysokie. Także, jak widzicie, nie zawsze regulacja mocy na własną rękę przynosi wymierne skutki i korzyści, także wystrzegałbym się tego, moi drodzy, taka moja przestroga i uwaga, tym bardziej w radiach o wyższych mocach rzędu setek, kilkuset watów, czy tam 10 watów. Pozdrawiam serdecznie.